Wyobraź sobie, Maurycy, że byłem na konferencji, z której wczoraj wróciłem. Nazywa się Poliuretany 2019, tak sobie możesz znaleźć w sieci. I nie uwierzysz, że moja prezentacja uznana została za najlepszą. Wiesz, to jest taka konferencja, na którą bardzo lubię jeździć, bo ponad połowę ludzi jest z przemysłu. Zobacz, żeby nie było tych wykładów, nawet było trochę przez dwa dni. Jaki temat referatu? Już ci pokazuję, poczekaj. Korelacja właściwości mechanicznych ze zużyciem 7 elastomerów uretanowych. Patrz, dostałem nawet taki dyplom, pokażę do kamery i nagrodę. Nie uwierzysz, nie? No i ile było prezentacji? No już się mówię. Prezentacji ustnych, muszę się nie wyrażać, oralnych, było 31. Moja była przedostatnia, czyli moja była 29. To co? Chciałbyś, żebym ci zaprezentował, prawda? Też tak się. Maurycy, mam przyjemność zaprezentować tobie wyniki badań związanych ze zużyciem 7 elastomerów uretanowych, a dokładnie z próbą ustalenia, czy istnieje korelacja wybranych właściwości mechanicznych z poziomem zużycia 7 elastomerów uretanowych. Jak zapewne wiesz, elastomery uretanowe są materiałami o największej odporności na zużycie ścierne ze wszystkich elastomerów, a w niektórych aplikacjach przewyższają nawet stal. Dlatego znajdują zastosowanie do produkcji sit, kruszyw, opon wolnobieżnych pojazdów i wózków elektrycznych, ułek sprzętów sportowych, elementów pomp oraz systemów transportu urobku, zwłaszcza w urządzeniach wspomagających pracę przenośników taśmowych. W tym wypadku chodziło o zgarniacze taśm przenośnikowych. Zwrócono się do 17 firm, z których wyzwanie podjęło 11 i wzięli oni udział w badaniach, przesyłając próbki swoich materiałów. Wszystkie firmy zostały powiadomione, że potrzebne są materiały o jak największej odporności na zużycie ścierne i mają one być w trzech twardościach: 85, 90, 95, szora A. Niektóre firmy przysłały więcej rodzajów materiałów o podobnych twardościach, przesłano je w postaci listw i wałek. Celem tych badań, które zlecił pewien przedsiębiorca, było ustalenie, który z dostawców filanych elastomerów dysponuje materiałami o jak największej odporności na zużycie ścierne w warunkach pracy tych taśm. I tutaj właśnie, biorąc pod uwagę fakt, że na tej konferencji jest, czy było, dużo ludzi z przemysłu, a temat jest związany z właściwościami mechanicznymi, z pomiarami, to chciałbym poruszyć tematykę pomiaru twardości i sprzętu tego używanego. Proszę zobaczyć, tutaj są numery materiałów, a tutaj na osi wartości jest twardość w skali szora A. Wymagane twardości zaznaczone są czerwonymi kropkami, bo były to 85, 90, 95 szora A. I z tych wszystkich ponad 40 materiałów, tylko 5, tutaj zaznaczone tymi ptaszkami, wykazywały wymaganą twardość. To jest 95% przedział ufności wartości średniej, pokrywał się w tym wypadku z wartością deklarowaną. Ponad połowa materiałów, to jest 24, wykazywała różnicę pomiędzy deklarowaną wartością a wartością rzeczywistą podaną jako przedział, przy czym ta wartość średnia nie różniła się więcej niż o 5 szora A. Zatem materiał był w tolerancji, wartość deklarowana 5 plus 5 minus szora A. Natomiast 1/4 materiałów, one są tutaj zaznaczone na czerwono, więc 11 materiałów z 41 wykazywało znaczne różnice pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą zmierzoną twardością. I to jest właśnie zastanawiające, z czego to mogło wynikać, jak myślisz? Ja podejrzewam, że w pierwszej kolejności ze sprzętu i o tym za chwilę, w drugiej być może z techniki pomiarowej. Często wyniki twardości nie są opisane dodatkowym parametrem czasu. Zobacz, tu jest obowiązująca norma, oczywiście są różne, ISO-skie, DIN-owskie, ASTM-owskie i punkt 9. 9G mamy poddane, kto z nas poddaje wartość twardości, tak jak nakazuje norma, czyli jeżeli jest to skala A, to jest
łamane przez czas w sekundach, po których dokonuje się odczytu i dopiero odwalność, czyli na przykład a łamane przez 15 i bardzo się 45. Nawet ja tego nie robię, ale przynajmniej w tekście gdzieś umieszczam informację, po jakim czasie był dokonywany odczyt. No właśnie, często w publikacjach tego nie ma, ale za to na przykład pojawiają się stopnie Schorraha. I tutaj właśnie powiem Ci, Maurycy, jeżeli mi znajdziesz jakąś normę, nieważne, dinowską, majestomowską, jakąkolwiek, gdzie będzie napisane, że to są stopnie, czyli degree, Schorra, A czy D, to stawiam Ci butelkę mleka w barze, który sobie wybierzesz. Bo oczywiście, jak ktoś pisze, że to są stopnie, takie kółeczko, to jest rozumiane tak samo jak podając temperaturę w stopniach Kelvina. Też jest rozumianym, ale to kwestia elegancji wyrażania się. W normie jest dokładnie opisana geometria twardościomierza, więc przechodzimy teraz właśnie do sprzętu. Oczywiście istotne jest, że robi się badania na statywie czy tak zwanej ręki, bo niektórzy wykonują ten pomiar po prostu przyciskając ręką ten twardościomierz i proszę, uwierz mi, że są duże rozbieżności w zależności kto to przyciska i jak to jest robione. Więc oczywiście do pomiaru należy używać statywu i odpowiedniego obciążenia. Pojawia się kwestia samych twardościomierzy. Markowe, nie będę tutaj reklamował, chodzi o znane firmy, są drogie. Jak drogie, z 5 razy więcej niż nie markowe, nie mówię tu o chińskich. No i tutaj jest właśnie, czy ktoś pokusił się na przykład o certyfikowanie i wzorcowanie twardościomierza. Ja miałem taką sytuację, ponieważ nie jestem jakimś gadżeciarzem, to stwierdziłem, że po co mam wydawać publiczne pieniądze na drogie jakieś tam twardościomierze, ja nie muszę mieć napisu tam jakiejś znanej firmy, więc mówiłem się z panią, i to nie były chińskie, tylko koreańskie, pani podkreślała, że to jest już duża jakość, oczywiście miały certyfikaty i tak dalej. I umówiliśmy się, że jeżeli ja sprawdzę zgodność z normą geometrii stałej sprężyny i tak dalej, jak to wszystko będzie się zgadzało, to ja je biorę i płacę. Natomiast jeżeli się nie będzie zgadzało, to je odsyłam i nie ma sprawy. No, oczywiście pani zgodziła się na to. No więc dysponując mikroskopem stereoskopowym, można sobie zobaczyć, to jest akurat igła twardościomierza Schorraha, jaka jest zbieżność tego stożka w stosunku do tego, jaka ma być. Tu akurat była dokładnie 35 stopni, a więc jest tak, jak powinno być. Możemy sobie też tutaj zmierzyć średnicę tego stożka ściętego. W twardościomierzu D możemy sobie też zmierzyć kąt igły, promień kuli, jaka powinna być na końcu. No i właśnie, przechodzimy tutaj, nie będę wymieniał tej firmy, do igły tego twardościomierza. Powinno być 35 stopni kąt tego stożka plus minus 0,25 stopnia, był 28. Nie jest nacięty w osi plus ta igła w ogóle jakaś skrudowana cała. No więc, to wiadomo, że już od razu dyskwalifikacja. No, załóżmy, jeżeli jednak twardościomierz jakiś przechodzi ten test geometrii, to dysponując statywem wzorcowym, statywem i wzorcowym jakimś siłomierzem, możemy wyznaczyć uznanie stałej sprężyny. Tu znowu jest ciekawostka. Zobacz, to jest stara norma z 80 roku i tam było podane, jaka może być odchyłka tej zależności obciążenia iglicy w funkcji wsunięcia jej, czyli stopniach. W nowej normie obowiązującej jest tylko podane równanie, że na przykład twardościomierz Schorraha D powinien mieć tutaj równanie ze stałą sprężyną wynoszącą 445, a jak zmierzę 447, to jest dobrze czy niedobrze, poza? Bo jak się weźmiemy za to badanie, to po pierwsze okazuje się, że jest histereza, a więc jeżeli się wsuwa iglicę, to tarcie dodaje się do tej siły. Jeżeli wysuwa się, to się odejmuje. Więc mamy histerezę, jak powiedziałem. No i tutaj, jak widać, no właśnie, wyznaczyłem równanie 446 HD, a miało być 445.
Przy czym z powodu histerezy to mamy maksymalne odchylenie wzorca 4%, a średnie prawie 3,5%. Więc możemy to w ogóle zebrać w postaci tabeli i sprawdzić te wszystkie rzeczy, które powinny się zgadzać. W przypadku akurat tego twardościomierza nie musiałem już rozstrzygać dylematu, czy jeżeli mi wyszło 436, a powinno 445, to czy możemy to zaakceptować, gdyż parę innych punktów nie było spełnionych. Więc odesłałem te twardościomierze pani. I to jest właśnie najciekawsze, co pani powiedziała, że z przemysłu kupują powszechnie te twardościomierze i nikt nie narzeka, że jestem pierwszy, który jakiś ma problem z tym. A jeszcze będąc przy pomiarach twardości, to zobacz, jaka jest powtarzalność i odtwarzalność pomiarów w skali jednego laboratorium i pomiędzy laboratoriami. Czyli jeden i ten sam materiał twardości, tutaj był średniej twardości 86,5, jest wysyłany, najpierw jest mierzony w tym samym laboratorium przez różne osoby. Tu mamy wartość bezwzględnie. Wartości są różne o ponad 2 jednostki szora, średnio o prawie 3%, a pomiędzy laboratoriami o 3,5%. I tutaj właśnie też mogę wspomnieć, że brałem udział i pisałem taką ekspertyzę, gdzie ratowałem pewnego dostawcę wężyków, wycieraczy do przemysłu samochodowego, któremu odrzucono partię, gdyż twardość była poza tolerancją, a stolerowana twardość była do 2 szora A. Więc tu widać, że mierząc w różnych laboratoriach ten sam materiał, to musimy zaakceptować, że ta odchyłka jest z rzędu 3,5 czy 4. Także tych 21 dostawców, którzy przysłali materiał i ich wartość się nie różniła więcej niż o 5, to możemy się nie czepiać, powiedzieć, że jest ok. Oczywiście pochwalić tych, co mają te wartości, że tak powiem, w punkt. Natomiast 1/4 tych dostawców jednak chyba ma twardościomierze nie do końca skalibrowane, odpowiadające normie. Chyba taka to jest przyczyna. I teraz przechodzę częściowo do wyników. To właśnie można z tego równania korzystać sobie, jest dosyć użyteczne, jeżeli dysponujemy tylko jednym twardościomierzem, a chcemy sobie oszacować, jaka jest twardość w innej skali, czyli z pewnością istnieje, ja tu wyznaczyłem, to nie jest odkrycie Ameryki, korelacja pomiędzy twardością szora A i szora D. Możesz sobie na ręce zrobić zdjęcie tego, bo było to zrobione na dużej grupie materiałów, więc jak będziesz później potrzebował przewidzieć, to będziesz miał jak znalazł. Tylko pamiętaj o odchyłce, że to jest tak plus minus 6 jednostek twardości. Do wyznaczania odporności na zużycie ścierne zastosowałem aparat Grasselli, na którym badania nie są już objęte polską normą. Niemniej nie oznacza to, że nie można robić tych badań, bo normy to nie jest prawo jakieś, które jest wymagane. To jest kwestia umowy między dostawcą a odbiorcą, że powołujemy się na normę aktualną, czy wcześniejszą, czy nawet wycofaną, bo w tym przypadku akurat było uzasadnione zastosowanie tego aparatu, gdyż dzięki znanej geometrii można było wyznaczyć pracę tarcia oraz współczynnik tarcia. Można było też w prosty sposób wykonać płótna ścierne. Drugi z aparatów jest już objęty aktualną normą 4649 ISO, aktualna jest z 2010 roku. Stosowałem metodę B, czyli dobracającą się próbką, ale stosowałem też mieszankę wzorcową. Aparat Grasselli i Schopper różnią się kinematyką ścierania. W Grasselli kierunkowość gruzdowania jest cały czas taka sama, tak jak przy zgarniaczu taśmy przenośnikowej. Natomiast w Schopperze jest ciągła zmiana kierunku gruzdowania, bo jak tutaj masz próbkę, ona się obraca, ten obracający cylinder ją ściera, to cały czas mamy zmianę tej kierunkowości. Oczywiście nawet mam aparat Tabera, w tym wypadku nie ma zastosowania, bo mechanika ścierania była daleko od tej rzeczywistej panującej podczas pracy zgarniacza.
No trochę trzeba było się namęczyć z przygotowaniem próbek do badań, bo były one wycinane obróbką, skrawaniem, a wiesz jak się skrawa stomery, naprawdę trzeba mieć ostre narzędzie z węglików. I porobiłem najpierw wstępnie materiały, takie płótna ścierające, o te materiały, które jak naj... które bardzo mocno ścierają te taśmy przenośnikowe. Wiesz, że najbardziej ścierają taśmy przenośnikowe koks. Klinkier też jest mocno ścierający. A mnie chodziło o wyznaczenie, czy mogę dla uproszczenia przejść na jakieś komercyjne papiery ścierne, no bo jest trochę męczące robienie tego płótna i okazało się, że otrzymuje się takie same zależności pomiędzy materiałami, więc można jak najbardziej przejść na papiery ścierne. Zobacz, to są tylko, to nie są wszystkie badania, to są próbki i papiery używane tylko do metody Grasseriego. Te badania były jeszcze oprócz tego powtarzane.